Paty Cafe, witamy Was bardzo serdecznie dzisiaj z Malborka. Na kawie jesteśmy u nie byle kogo, bo u Jarka Dymka, jednego z najsilniejszych ludzi świata, tej złotej ery polskich strongmanów. Jak silny jest, pokazał już, jak przygotował nam kawę, wyjątkowo silny, mocny aromat. Jesteśmy zatem nakręceni, zaciekawieni tą rozmową, bo chciałem porozmawiać z Jarkiem o tych złotych latach właśnie polskich sportów siłowych, kiedy to rządziliśmy na świecie i kiedy tak naprawdę motywowane były rzesze ludzi do treningów siłowych. Cześć Jarek. Witam bardzo serdecznie i tak się właśnie zastanawiam, bo ostatnimi czasy tak to się złożyło, to nie jest tak cały czas, że kilka wywiadów pod rząd gdzieś tam udzielałem i właśnie tak wszystkie wychodzą z tego założenia stare, dobre czasy. Ja się boję, że ja się niedługo będę na Discovery Historia oglądał. czyli obraziłem Cię, myślałem, że jesteś już takim nestorem tych polskich strongmanów. Jak to jest? Ćwiczysz nadal? Nie. Dużo chodzę, próbuję inne sporty uprawiać. Kontuzja barku wykluczyła mnie. Ci, którzy trenują na ciężarach, wiedzą, że jeżeli nie pracuje bark, to praktycznie nawet przysiadów nie można dobrze zrobić, bo nie można wejść pod sztangę i ją właściwie przytrzymać. Jest to irytujące i zniechęcające. Niemniej staram się dbać o kondycję, próbuję gubić wagę, dużo słucham, dużo czytam, między innymi o diecie keto i o w ogóle wpływie diety i głodówek na długość życia, oczyszczanie organizmu. Dosyć fajne tematy, trochę mnie to wciągnęło, sprawdzam na sobie, zanim komuś powiem. Jak długo udało się na głodówce? Bo ja to tylko 3 dni. W sensie mógłbym dłużej, bo już po trzecim dniu naprawdę robi się tak, że możesz i tydzień wytrzymać, ale stwierdziłem, że jak powoli będę sobie wracał. Ile udało Ci się wytrzymać? 3 dni jeszcze mi się nie udało, ale dlatego, że może nie próbowałem, ale na pewno już wiem, że głodówki robią cuda. Zgadzam się. Jeżeli już tak rozmawiamy, to troszkę odejdziemy od strongmana, ale może się ta informacja komuś przyda, bo wielu ciężarowców, strongmanów ma kłopot z refluksem i ze zgagą. Tak. Przez kilkanaście lat brałem tabletki na to, byłem u różnych gastrologów, którzy powiedzieli, że to już do końca życia, tak trzeba będzie być uleczalne. Totalna bzdura. Wystarczyło nie jeść 3 dni, a potem całkowicie odstawić przetworzone produkty. Nie mam refluksu, nie mam zgagi, polecam wszystkim, słuchajcie lekarza. Które zawody najbardziej pamiętać? Wiesz, to jest takie pytanie dość szerokie. Czy tak. Z tej najlepszej strony, czy z najgorszej? Nie, czy w ogóle, pierwsze, które przychodzą Ci na myśl. Rok 2002, wracamy z Pudzianem z Malezji z Mistrzostw Świata w Kuala Lumpur. Pudzian zdobywa pierwszy raz Mistrzostwo Świata. Przyjeżdżamy do kraju i niecałe 2 tygodnie po tych Mistrzostwach Świata jest finał Pucharu Polski, Mistrzostwa Polski w Grodzisku Mazowieckim, czyli bardzo blisko tam Pudzianowa, gdzie on tam mieszka. Pudzian przywozi autobus fanów łącznie z Sołtysem, a tutaj dostaje pół punktem. Wygrać! Tak. Więc no taka... Co się wtedy czuje? Właśnie o tym chciałem porozmawiać, bo to wiesz, no to jest taka rzecz, wiesz, która... Ja miałem łzy w oczach mieli moi znajomi, którzy ze mną byli... Ale to były łzy szczęścia. Oczywiście, że... Wiesz, niech nie jest żal Pudziana, że wtedy nie wygrał. No ja też go żałowałem, ale nie płakałem z tego powodu. Jak to były jeszcze te fajne czasy, bo między innymi była konkurencja schody. Wnoszenie takich trzech elementów po schodach na górę. To były jeszcze te czasy, gdzie wszyscy sobie życzyliśmy dobrze, wszyscy sobie pomagaliśmy, do tego stopnia, że ja schody robiłem nie w parze z Pudzianem, więc mogłem od niego pożyczyć takie wysokie obuwie, które ułatwiało tę konkurencję i wtedy sobie jeszcze takie rzeczy udostępnialiśmy i to było czymś bardzo normalnie. Czyli był team, była współpraca i możliwość dokładnie, reprezentacja Polski, czy po prostu koledzy i to pomagało w tej, rywalizacji. Tak, wiesz co, to były takie czasy, kiedy gdyby ktoś wygrał, któryś z nas wygrał oszukując w jakiś taki sposób, to chyba by się wstydził sam siebie. Kiedy zaczął ten sport być tak popularny, że pchało się do niego tłumy, bo był taki okres, że każdy chciał zostać strongmanem, zaczynały się takie dziwne jakieś gierki, podchody, kombinowania.
i taka pomału degradacja. Niemniej te początki były wspaniałe. To była prawie że rodzina. Teraz, jak widać, ten sport w ogóle, nie tylko strongman, ale inne, tak się trochę robi tak, że są... atomizuje się, tak? Każdy jest jakby oddzielną firmą, oddzielnym zawodnikiem, nie ma takiego teamu. Moim zdaniem tego trochę brakuje. Z czego wynikało to, że kiedyś można było właśnie być kolegami, można było razem zdobywać medale i to przyznać, no, najwyższego kruszcu, a teraz trochę tak każdy sobie rzepkę zrobi. Wbrew pozorom i temu, jak to niefajnie może zabrzmi, myślę, że to jest dość naturalny proces. Wyobraź sobie sytuację, że są tenisiści ziemi, którzy gdzieś się razem wychowują w jednym mieście, razem sobie trenują i nagle razem zostają, stają się czołowymi zawodnikami na świecie. Ciężko sobie wyobrazić, żeby oni dalej między sobą tak idealnie współpracowali, ponieważ presja otoczenia i własne ambicje no, często wyhamowują ich i każą im grać do własnej bramki. Czyli im wyższy poziom profesjonalizacja, tym po prostu no, musimy postawić na swoim. To raz, a dwa, że no, nie możemy pomagać innym kosztem swoich wyników, więc każdy wtedy próbuje zrobić jak najwięcej dla siebie. Niemniej czym innym jest gra fair play, a czym innym jest gra nie fair play. Myślę, że jeżeli zachowamy te fair play, to jest ok. Z tego, co ja pamiętam, te zawody, które były transmitowane w telewizji, to zawsze byliście fair play. Nie staraliście się oszukiwać, szczególnie na przykład tak jak niektóre inne reprezentacje. Pamiętam, jak byliście chyba na mistrzostwach świata, co Amerykanie tam nam jakieś podkładali, jakieś kontrole dziwne, jakieś w ogóle nie chciało nas tam wpuścić, to chyba było w Chinach czy gdzieś, tak? Była raz taka sytuacja, że nie zostaliśmy dopuszczeni do zawodów z udziałem, kiedy się tam rozpadały federacje, tworzyły nowe i tak dalej. To była czysta polityka, ale też było sporo takich sytuacji bardziej śmiesznych, kiedy sędziowie, organizatorzy robili naprawdę wiele, żeby trochę ograniczyć na przykład na Mistrzostwach Świata udział i ilość Polaków bądź ludzi z bloku wschodniego, bo trochę to głupio wyglądało dla amerykańskich czy w ogóle zachodnich sponsorów, kiedy Polska kontroluje reszta świata. Nagle się z Mistrzostw Świata, z 25 zawodników, tam z 15 czy 20 krajów, okazywało się, że do finału wchodzi 4 Polaków na 10, plus tam Rosjanin, Ukrainiec, Litwin i zostaje mało miejsca dla nich. No, próbowano tam różnych sposobów, no niemniej sport ten tak mocno się rozwinął w Polsce, organizowaliśmy sami w Polsce tyle zawodów, było to dla nich też na tyle atrakcyjne, że nie mogli sobie pozwolić na jakieś drastyczne rzeczy, czasem jakieś tam małe świnki. No tak jak mówisz, no, taki jest sport, na pewnym poziomie dzielą się różne rzeczy, że można się dziwić. Teraz z tego co mówisz, to z perspektywy czasu wspominasz, to trochę z przymrużeniem oka i trochę z uśmiechem na twarzy, ale wtedy pewnie tak do śmiechu nie było. Tak, aczkolwiek żeby osoby, bo mówimy dość ogólnie, żeby ci, którzy słuchają tego nie myśleli, że to były jakieś tam takie bardzo brzydkie rzeczy czy coś. To były drobnostki, które czasem faktycznie ulastały do rangi problemów, kiedy były ten pęd, kop, adrenalina, ale tak z perspektywy czasu to nie było nic takiego, co się nie wydarza w innych sportach. Jarek, na Mistrzostwach Świata startowałeś kiedyś, zdaje się, pojechaliście jako reprezentacja z Mariuszem Budzianowskim. No i tam obaj walczyliście o medal. Mariusz walczył z Jesse Marudę, tak? Ty walczyłeś wtedy z Dominikiem Filiu też o miejsce medalowe. No niestety kontuzja podczas rywalizacji uniemożliwiła ci zdobycie tego medalu. Jak to wyglądało? Widzisz, kiedyś byłem w Norwegii jako sędzia u Svena Karlsena i drugim sędzią tam był Brian Shaw, też Amerykanin, już kilkukrotnie też mistrz świata i tak dalej, no top. I on mnie zapytał, Jarek, ile razy byłeś na Mistrzostwach Świata w finale? A ja mówię, słuchaj, musiałbym policzyć albo zajrzeć do Wikipedii, bo tak nie pamiętam. On mówi, jak nie pamiętasz, byłeś wtedy. I tak samo jest trochę z tym dzisiaj twoim pytaniem. Wiem, że byliśmy na Mistrzostwach Świata w pełnym czteroosobowym składzie dwa razy. Raz udało nam się wszystkim wejść do finału, raz nie wszystkim. Niemniej te zawody, o których ty mówisz, wtedy w finale byłem tylko ja i Pudzian, to były Chiny i wtedy jeszcze ani Sławka, ani Sebastiana z nami nie było na tych mistrzostwach.
Pudzian z Jessim Lundem, już nieżyjącym, walczył o pierwsze i drugie miejsce. Ja o trzecie i czwarte, mówię o tych ostatnich dwóch parach do kul, które wychodziły i te konkurencje decydowały też o miejscach na Mistrzostwach Świata. Ja do kul wychodziłem z Dominikiem Filiu z Kanady. Wystarczyło, żebym wygrał z Dominikiem kulę, co wtedy nie było nieosiągalne dla mnie, ale przy pierwszej zerwałem biceps i skończyłem na czwartym miejscu. Dzisiaj z perspektywy za mało zimnej krwi, za dużo gorącej i stąd nie podszedłem profesjonalnie do tego. Tą kulą chciałem rzucić jak do kosza, prawie wyrwać ją z ziemi. Czyli teraz z perspektywy czasu zareagowałeś inaczej? Tak, wiele razy zareagowałem inaczej. Jakie były Twoje ostatnie zawody? Dlaczego zdecydowałeś się zakończyć karierę i co o tym decydowało? Na pewno decydowało to, że zauważyłem, że ci zawodnicy, którzy mieli wielki problem, żeby się zbliżyć do mnie w poszczególnych konkurencjach, zaczynali mi tak deptać po piętach, że wiedziałem, że to już ten czas. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, trzeba sobie umieć na pewno egzystencjalne pytania odpowiedzieć właściwie, a nie dać się później pokonywać tym, którzy gdzieś tam kiedyś ogony zamykali w naszych zawodach. I jedna rzecz. Druga rzecz, kontuzje, które nie biorą się z niczego. I skłamałbym w tym momencie, gdybym powiedział, że to kontuzja mnie wyeliminowała. Na tamten czas nie było jeszcze takiej jednej kontuzji, ale one zaczynały się zdarzać jedna po drugiej. I widziałem, że to idzie w złą stronę, że tak ekstremalny sport, tak duże ciężary, a jednocześnie wiek, który jest, no, decyduje o tym, jak można być czynnym sportowcem, wskazywało na to, że muszę skończyć, bo inaczej źle skończę zdrowotnie. Później wyszła kontuzja barku, ale to już po zakończeniu kariery i myślę, że no, starając się doszukiwać pozytywnych aspektów we wszystkim, myślę, że to jest najmniejszy problem, bo gdybym miał problem z chodzeniem bądź z kręgosłupem, wtedy naprawdę byłoby. Bardzo miło mi się słucha tego, że mówisz o tym, że starasz się pozytywnych aspektów szukać we wszystkim. Tego brakuje w dzisiejszym świecie. A ten temat chciałem trochę pociągnąć, bo jadąc tutaj do Ciebie z Sylwkiem na podstawie ostatnich wydarzeń, bo kilka osób zmarło w naszym świecie lub bardzo mocno zachorowało, to myślę, że to zawsze rodzi pewne pytania, dlaczego tak się dzieje. W naszej rozmowie poruszyliśmy przed chwilą temat kilku stromerów, którzy też już nie żyją. To też jest zastanawiające, prawda? I tak postanowiliśmy sobie powiedzieć, czy jest jakaś taka taki moment, albo czy jest ktoś, kto może nam powiedzieć, kiedy powiedzieć stop? To jest takie najważniejsze pytanie. Kiedy zejść ze sceny? Tobie się udało, jesteś osobą bardzo dojrzałą, jesteś belfrem, po prostu jesteś nauczycielem, wiesz jak komuś doradzić. Najtrudniej jest sobie powiedzieć, ej stary, naprawdę osiągnęłeś już sporo, starczy. Jak na to wpaść? No? Wiesz co, ja uwielbiam humor Piotra Wałtuczyka. I zdarzyło nam się kilka razy mieć wspólne imprezy, przy okazji jakichś tam eventów dla firm komercyjnych, takich naszych tutaj zabaw. Jednym z jego takich koronnych sketchów jest, kiedy on opowiada o takich aksjomatach życiowych, takich prawdach oczywistych. Na przykład papier toaletowy kończy się zawsze z nienacka, albo... Takie bonmoty to ja lubię, to jest to. Albo teraz będzie przekleństwo, ale on też zawsze przeprasza publicznie, zanim to powie, że jak włosy są fajne, to nie musi być ich dużo. Kiedyś na jednej z takich imprez ja przedstawiłem mu swoją taką złotą myśl i mówię, Piotrze, używaj jej jak swojej, daję Ci ją za darmo. Nie wiem, czy ją używa, czy nie, bo tak samo jak on, przy każdej z swoich złotych myśli otacza ją taką najpierw takim wstępem. Więc wstęp do tej mojej jest taki, że w życiu każdego mężczyzny przychodzi taki moment, kiedy zaczyna się zastanawiać, czy to już przyszedł ten czas, żeby się wziął za siebie, żeby trochę zwolnił, powiedzmy, z pracą, z ganianiem tam za innymi rzeczami, a zaczął się zajmować swoim zdrowiem. I kiedy ktoś nie wie, czy ten moment już nadszedł, to musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy kończy, zanim się zmęczy, czy męczy się szybciej niż kończy. Tak samo Ci odpowiem na Twoje pytanie. No, musisz słuchać swojego organizmu i sam wiedzieć. Organizm Ci podpowie, czy to już ten czas, żeby skończyć karierę.
To bardzo dziękuję za te słowa, Jarek, dlatego że myślę, że w naszym świecie takich opinii brakuje, a jesteś taką osobą, której no po prostu jak dobry trener, jego słuchasz, bo jeżeli powie ci kumpel, no nie no stary, jeszcze jesteś w Gazie, to jeszcze jedziesz ile wlezie, tak? A tu ci mówi ktoś, kto naprawdę zęby zjadł na tym wszystkim, niejednokrotnie wygrywał, niejednokrotnie parał się z kontuzjami, mówi stary, jeżeli organizm mówi ci nie, to po co z nim walczyć? To odpuść. Jarek, jak moglibyśmy się cofnąć jeszcze dalej, w sensie do samych początków, jak to się stało, co trafiłeś w ogóle do strongmanów, no bo to też chyba nie jest tak, że pewnego dnia wstałeś, powiedziałeś, będę teraz dźwigał górę, będę przeciągał ciężarówki. To nie ja znalazłem ten sport, to on znalazł mnie. Gdzieś na jakimś etapie nastolatka, później młodego mężczyznę, w okresie liceum, studiów, trenowałem na siłowni, podnosiłem ciężary. Niemniej ani moja budowa, szerokie biodra, szerokie stawy nie predysponowały mnie do bycia kulturystą, ani nie do końca czułem to sylwetkowe rywalizowanie. I gdzieś w tym momencie, to były lata 98, początek 99 roku, zaczęły pokazywać się w telewizjach zagranicznych, a już mieliśmy te pierwsze satelity, zawody z Mistrzostw Świata, gdzie ci ludzie byli półbogami prawie że. Jednocześnie ktoś zaczął organizować takie zawody w Polsce. I znajomy z siłowni tu z Małboka jakoś tam się wkręcił na te zawody. Przyjeżdżał jako drugi, trzeci, pierwszy nawet. A potem szliśmy za jego siłownię i robiliśmy te same konkurencje. Okazało się, że jakoś mi lepiej idzie. Mówię, może on się tak spina na tych zawodach czy coś. I gdzieś tam pojechałem przy okazji z nim na jeden z zawodów. To był 99 rok, pierwszy Puchar Polski, taka fajna trasa nadmorska. Tam od razu trafiłem na Irka Kurasia. Fakt, że wtedy z nim przegrałem chyba jednym punktem, ale Irek potem się przyznał, że to już były któreś jego zawody z rzędu i że strasznie musiał wtedy się starać, żeby wygrać te zawody. Tak? Tydzień później pojechałem na następne, gdzie był Pudzian, wygrałem wtedy z Pudzianem. I tak jakoś mówię, kurde, chyba idzie to się coś dla mnie, coś mnie znalazło, czego ja sam jeszcze nie o czym ja jeszcze sam nie wiedziałem. A mówisz my, trenowaliśmy, to masz na myśli siebie i brata, czy... Tak, masz na myśli siebie i brata i całą masę moich znajomych, bo wyobraź sobie, że kiedy robiliśmy nabór do kadry Polski, były eliminacje, ja pochodzę z miasteczka takiego 8-tysięcznego, Sprawut. To jest niedaleko tutaj Małborka. To na 16 zawodników tej kadry Polski Sprawut było 4-5. No to bardzo dużo. Sprawuty dawniej się nazywały Riesenburg, czyli miasto olbrzyma. Ja się zawsze śmiałem, że tam są jakieś specjalne źródła, bo faceci byli silni, ale to było też wynikiem tego, że tam nie było za wiele do roboty, więc myśmy na tej siłowni spędzali wiele czasu i byliśmy taką paczką, dlatego często mówię, że my. Tam był jeszcze Tomek Lech, tam był Artur Grabara, tam był właśnie Jacek, mój brat. Rozmawiałem z swoimi kolegami z reprezentacji i oni stwierdzili, że w tym najlepszym czasie to rzeczywiście można było z tego dobrze przeżyć. Czy ty też to dobrze wspominasz? Pod względem finansowym dało się z tego spokojnie żyć? Czy spokojnie, to nie wiem, no bo... Zależało się od oczekiwań. Trzeba było mocno walczyć. Myślę, że ten top 3 mógł się w Polsce mógł się z tego utrzymać i nie robić nic więcej. Zarabianie na strongmanie to nie jest tylko wygrywanie zawodów i zdobywanie profitów. To były też jakieś kontrakty reklamowe, to było też dużo pokazów. Mówiąc pokaz, ja mam na myśli taką imprezę eventową, gdzie wciągamy ludzi do zabawy przy okazji Dni Miast, przy okazji jakichś takich eventów dla dużych firm. I to było takie nasze źródło dochodu, więc to było takie samonapędzające się koło. Gęba pokazywała się w telewizji, była gdzieś popularna, była pożądana w sensie gdzieś takiego zbliżenia się do tego... Do celebrytów. Byliśmy przez to zapraszani, będą zapraszani, gdzieś tam opłacano nasze garże i tak dalej. Więc no tak, można było z tego żyć. Nie brakuje ci trochę tego świata? Chyba nie do końca. Brakuje mi trochę tych wyjazdów, tych fajnych momentów. Znany jesteś też z tego, że przekazujesz młodzieży jakieś doświadczenie, tak? I wiedzę. Czy w tym właśnie też spełniałeś się na tyle, co w stronie? Wiesz co, po kilkunastu latach
przerwy związanej z karierą sportową, z prowadzeniem jakichś własnych interesów, siadłem troszeczkę na tyłku i zastanawiałem się, co chcę robić w życiu dalej. Nie miałem jakichś takich sprecyzowanych pomysłów, a jednocześnie bardzo dobrze wspominałem pracę w ośrodku wychowawczym, którą rozpocząłem po studiach. Tak się złożyło, że drzwi tam były dla mnie otwarte, wróciłem do pracy z młodzieżą i na ten moment bardzo się tam spełniam. Jest to niesamowicie ciekawe zajęcie, ponieważ nigdy nie wiesz, co cię może spotkać. Są tam spektakularne sukcesy i jeszcze bardziej spektakularne porażki czasem, kiedy zbyt dużym zaufaniem się kogoś zdradzisz podarzy. Jakieś sekrety? Bo zobacz, no bo kiedy wcześniej pracowałeś w ośrodku wychowawczym, no byłeś tak naprawdę w karierze, tak? Wtedy. To był początek kariery. Nie wiem, czy dobrze myślę, ale też ten restart tych wychowanków był trochę inny. Dzień jednego z najlepszych, najsilniejszych ludzi świata, więc co on powiedział, wydaje mi się, że powinien go słuchać. Teraz jesteś już po zakończeniu tej kariery. Jak oni reagują? Jest tak samo są karni, czy wręcz przeciwnie? Wiesz co, teraz już jest trochę inna młodzież. Może nie będę zdradzał kuluarów tej pracy, ponieważ może ktoś by się poczuł dotknięty bądź urażony. Ale podam takie dwa przykłady, kiedy jeden z moich wychowanków na przykład przekazuje mi pozdrowienia od swojej babci, bo mówi, że moja babcia to była pana fanką. To jest miłe. No miłe, ale czemu nie mama? A drugi z takich przypadków, kiedy już teraz, kiedy wróciłem do pracy, jeden z wychowanków, którzy 20 lat temu byli w tym ośrodku, kiedy ja zaczynałem karierę, byli moimi bezpośrednimi wychowankami, trochę się tam wtedy docieraliśmy, a dzisiaj po 20 latach przyjechał z swoim synem pokazać mu, gdzie był w ośrodku i gdzie, który ośrodek i który wychowawca spowodował, że on jest teraz ojcem rodziny, właścicielem firmy i porządnym człowiekiem. Czujesz satysfakcję? Wielką, wielką. Makaron, pozdrowienia dla Ciebie. Trochę za nie mówiłem, bo właśnie to jest to, co chciałem posłuchać. No, to są takie nauki życiowe, gdzie rozmawiamy z niektórymi zawodnikami, no nie usłyszymy tego. Z ciebie wie taka pewność siebie, że to wszystko, co się w naszej karierze dzieje, w naszym życiu, ma jakiś swój sens. Coś się dzieje, coś wynika z czegoś i później jesteśmy w stanie, zmieniając de facto swoje życie, czasami o 180 stopni, nadal czerpać z tego radość. Tego w naszym świecie brakuje. Brakuje czegoś dla ludzi poza sportem. Jeżeli ktoś się zafiksuje na jednym, nie potrafi wyjść poza te ramy. Ty z tego, co widzę, doskonale sobie radzisz i tak naprawdę jeszcze potrafisz przekazać te informacje, te doświadczenie dalej. Nie idealizuj mnie aż tak bardzo. Niemniej, no, po co się samemu zadręczać? Wyciągajmy z każdej życiowej porażki bądź sukcesu te najlepsze rzeczy, a nie nośmy ani urazy, ani jakichś takich złych emocji, bo to niczego nie zmieni. Czyli na przestrzeni tego wszystkiego coś byś chciał zmienić? Coś byś zmienił w tej swojej karierze? Oprócz tego, co mówisz, że teraz byś nie podszedł tak na takie fantazje do tych kur? Nie wiem, co Ci odpowiedzieć. Nie wiem dlatego, że może właśnie to ta fantazja spowodowała, że doszliśmy tam, gdzie doszliśmy, gdybyśmy byli bardziej metodyczni, bardziej pragmatyczni, bardziej ostrożni, bardziej tacy próbujący zrobić coś, kierując się tylko rozumem, a nie fantazją, intuicją, to może byśmy doszli tam, gdzie doszliśmy. Prosty przykład. Słyszałeś o Cliffie Youngu? W Australii jest taki bieg sześciodniowy. Siedmiodniowy. Tam jest 800 km do przebiegnięcia, czy tam 700. Stąd do Pragi. Biorą w nim udział, do momentu, kiedy wystartował Cliff Young, brali w nim udział sportowcy z całego świata, ci wszyscy ultramaratończycy, ich fizjologowie, trenerzy. Wypracowali taką metodę, żeby biec około 18 godzin dziennie, 6 godzin poświęcać na sen. Wystartował w tym biegu wtedy tam 58 czy 60-letni farmer z Australii, który przyszedł w kaloszach i tak dalej. Wszyscy myśleli, że ktoś sobie robi jaja. Pobiegł razem z nimi, wygrał, skończył ten bieg w 6 dni, bo nie powiedziano mu, że trzeba spać. Więc tak jak Cliff Young nie wiedział o tym, że trzeba spać, tak samo często jest, że jest coś niemożliwe do zrobienia, a przychodzi ktoś, kto o tym nie wie i to robi. I teraz sytuacja, jesteśmy na Hawajach, jakiś super seria,
fajne miejsce, fajny czas, fajne zawody. I Hawajczycy, organizatorzy, przywieźli sprzęt na takiej półciężarówce, jak to w Stanach są modne takie duże pick-upy. I żeby te kółka, które później były używane jako obciążenie przy niektórych konkurencjach, im nie latały, to nałożyli te kółka na belkę, która była też jedną z konkurencji, podnoszenie belki ponad głowę. I ta belka ważyła w tym momencie jakieś 180-190 kg, a wtedy to była wartość rekordu świata na tamte czasy. Zrzucili to z samochodu i pamiętam, że chodziliśmy sobie ze Svenem Karlsenem i z Pudzianem i Sven mówi, jak to, nie Sven, tylko Pudzian mówi, jak to Pudzian, taki zajarany, już zniecierpliwiony, czy to tę belkę będziemy podnosili ponad głowę. A Sven mówi, że tak. Wkręcił. Słuchajcie, i on chwycił tą belkę i z zaciskaniem swoich tym, on tak się napinął, że mu się te żyły wszystkie pokazywały i oczy zapalały, zaczął ją podnosić. I w tym momencie, gdyby to podniósł, ustanowiłby nowy rekord świata, ale w myśl tego, że on nie wiedział, że to nie jest to, to dużo nie brakowało, żeby to podniósł wtedy. Także nie słuchajcie się, jeżeli ktoś wam mówi, że coś jest niemożliwe. Kończymy to spotkanie po prostu. Dziękuję za uwagę i za to, że mogliśmy trochę przenieść się w te flow, które Jakowi przyświecało podczas zawodów.